cześć, witam w kolejnym odcinku. Jeszcze cofniemy się do momentów przed Sylwestra, bo już chciałam Wam zmontować filmik, ten, który wleci czwartego, znaczy wleciał czwartego, już z Sylwestrem. Także trochę się cofnęłam i przewinęłam. I teraz w zasadzie trochę materiałów przed Sylwkiem i po Sylwestrze. Także teraz lecimy od początku. Moje dziecię poszło do przedszkola, ja jutro będę robić dla Was obiecany filmik. Także ten obiecany filmik będzie po tym filmiku, który teraz oglądacie. Więc musicie się uzbroić w cierpliwość. Trochę nam się to przedłużyło, ale już się wszyscy wykurowaliśmy. Dziecię w przedszkole, tak jak powiedziałam, także niedługo Wam wstawię ten filmik. Już jeden filmik jest zaplanowany, wleci czwartego, teraz wleci ten za 5 dni od tego czwartego. No i wtedy dopiero za 5 kolejnych dni zobaczycie filmik obiecany. A później po tym obiecanym filmie będzie filmik z wystawy w Rumi, która odbędzie się 14-15 stycznia. Wstawię Wam tutaj zdjęcie maluszków po moim samcu, który trafił do Piotra Pielaka. Także jeżeli byście chcieli maluszki, to Piotr jest z zachodniopomorskiego. Też ostatnio był na wystawie na Pniewach i dostał chyba wyróżnienie. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie. A mój samczyk ma w sobie niebieskie geny, więc pokrył nim niebieską samiczkę i młode wyszły niebieskie. Także mega się cieszę i jest super, niech się maluszki chowają. Ta samica ma 1,5 roku. Ona z kwietnia, no to teraz w kwietniu skończy 2 lata. I dopiero jej się pod gardle zaczyna pojawiać. Trzy wykoty, teraz będzie 4. wykot. No. Powiem Wam, że samiczka super. Takie geny to ja lubię, jej córka też jeszcze nawet nie załapała, a ta druga tak. Także dlatego się zastanawiam, czy tamtą po prostu sobie nie zostawić. Zobaczcie, jakie porównanie tego uszka, a tego uszka. Pierdziele, pewnie to jest samczyk. Pewnie jak na złość to będzie samiec. No udało mi się sprawdzić, to jest samczyk. No także, no niestety. No ale może będzie fajnie, tego zostawię, zobaczę, co z tego w ogóle wyrośnie. Czy przeżyje? Ty to masz nawalone pełno żarcia. To ma zniknąć, przepani, bo nie dostaniesz. Dobra, zabieram się za sprzątanie tej połowy, już jest 3:30, także długo nie posprzątam, więc chociaż trochę się zabiorę za to sprzątanie. No i najpierw zabiorę się za te klatki. Te samiczki zamienię z tą samiczką, bo ta klatka jest większa, więc te dwie samiczki będą mogły być razem dłużej, a ta samiczka pójdzie sobie na tą klateczkę i tak już zostanie. Tutaj nic nie zamieniam, po prostu tylko sprzątam klateczki. Tak. Udało mi się dzisiaj posprzątać 6 klatek. Akurat tutaj te 2 rządki. No i oczywiście tak się wyrżnęłam, że nie pytajcie normalnie. Transporter mi się z królikiem przechylił i wleciałam prosto w taczkę gnoju. Na pewno na nogach mam 2 siniaki. Także to było po prostu epickie. Tutaj się nic nie wydarzyło, samiczka jeszcze się nie wykociła, także może przeciągnę do jutra, może jutro będzie wykot. Chociaż ostatnio przeciągnęła mi też kilka dni, 2 albo 3, więc mam nadzieję, że ona się jutro wykoci. Przed Sylwestrem, żeby się też nie denerwowała, chociaż one i tak mają gdzieś te fajerwerki, także ja tutaj nic z nimi nie robię. Zostawiam tak jak jest i nie ma co panikować. Taki duży bebzonik ma nasza Bunita. Bunita? Czy dzisiaj się coś wydarzy? Dobra, Bunita działa z gniazdkiem na ostro. Teraz zrobiła sobie przerwę. Tutaj samiczka jeszcze nic nie ma. Ale ja myślę, że no Bunitka powinna się dzisiaj wykocić. Ta samiczka też powinna dzisiaj. One miały termin na 30 na wczoraj. Dzisiaj mamy 31 grudnia. Fajnie by było, żeby się wykociły no w ciągu dnia, żeby te fajerwerki tutaj, no bo mimo, że one nie reagują, ale jednak te fajerwerki to będzie stres dla kotnych samiczek. Bo będą tutaj chciały sobie robić, a będzie im tutaj tak hałasować, że nie wiadomo. No zobaczymy. Nie, nie, nie. Dobra, ta połowa skarmiona. Tutaj jeszcze dam sianka, ale zobaczcie, samiczka zaczęła właśnie przekopywać ściółkę. Ściółka jest fajnie przekopana, także może jest taka opcja, że się zakociła. W końcu fajnie by było. Samica właśnie dostała dla królic karmiących, znaczy mlecznych, tą garstkę granulatu. Zobaczcie, jaki ona ma wielki bebzon.
Ciekawe, ile będzie. Ona w pierwszym miocie dała 6 młodych, w drugim dała 8 młodych i w trzecim miocie dała też 6 młodych. Więc ciekawe, ile da w czwartym miocie. Dobra, ja dzisiaj planuję jeszcze posprzątać tutaj do końca. Wczoraj tylko 6 klateczek, ale normalnie super, że w końcu im posprzątałam. Teraz to się naprawdę cieszę. Szczególnie no tutaj te klaty, bo to normalnie były naprawdę sam gdy one stały już na samym gównie. Więc to było normalnie masakra. Ale już jest ogarnięte, już jest fajnie. Teraz jeszcze planuję posprzątać dzisiaj resztę tych klatek, czyli 9 oczek. Chciałabym już to wszystko ogarnąć. No, są 9. Tu jest 10 oczko i jeszcze u karbów 11 i 12. Nie wiem, ile zrobię, tyle zrobię. Chciałabym zrobić wszystko, ale to teraz spokojnie. Teraz jeszcze kapeczkę tego zabieram dla Bunity, żeby Bunitka też miała mleczko ładnie na maluszki. Mam nadzieję, że ona nie zmarnuje. Dobra, nasypałam Bunicie. Zobaczcie, jak wygląda gniazdko. Czas sprzątać dalej. Taczka wywieziona. Jedziemy z koksem. Masakra po prostu. Ach, jeszcze nie złapałam weny na sprzątanie, także ja to muszę dzisiaj zrobić wszystko i nie wiem, jak to mi wyjdzie, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. No dobra, nareszcie wszystko mam posprzątane, sianko rozdane, każdy króliczek ma już, tylko na tamtej połowie jeszcze muszę rozdać siano i będę miała już skończone. Zgrabiłam sobie, a sporo tego było, powywoziłam wszystko, tutaj też tą kupę wywiozłam, pograbiłam jeszcze tutaj zokoła. Karły, czy hermeliny są tak, bo tutaj wszystko, ten wiatr zawsze wieje w tą stronę. Więc wszystko było nawiewane i padane w środek do klatek, więc one miały praktycznie cały czas mokro. Odwróciłam tak z mężusiem i teraz nie będzie padać bezpośrednio do klatek, tylko na bok. Także teraz już będą miały suchutko i one też mają ładnie posprzątane. Tutaj już wszystkie klatki też posprzątane, także ja się bardzo cieszę, że w końcu ten syf został ogarnięty, bo było po prostu tragedia tutaj. No tak, tutaj są te dwie samiczki, tak jak mówiłam, tak zrobiłam. Wyhasały się tutaj, bo mają dużo miejsca, biegały, skakały po klatce, także fajnie. Tutaj samiczka została sama i ona sobie tutaj będzie siedzieć, a Dawidek przyszedł tutaj. To jest klateczka mniejsza, będzie na niego dobra, więc niech sobie tutaj siedzi. A tą klatkę posprzątałam i zostawiłam pustą, więc tak sobie to wygląda. I starczył mi akurat snopek słomy na wszystkie klatki. No i w ogóle super, że zdążyłam, zanim się zacznie ściemniać, bo jak jest ciemno, to bardzo niefajnie się chodzi tam, więc ja zawsze taczki zostawiałam tutaj, bo nie szłam tam, po prostu masakra, mogłam się tam wyglebić. Poza tym ostatnie 3 klatki sprzątałam w deszczu, więc zmokłam troszeczkę, ale już lepiej. Tutaj też wywoziłam w deszczu, choć tutaj normalnie jest błoto i glina, także no małe wyzwanie, żeby tutaj przejść, ale dałam radę, bo mam super zajebiste buciki od babuni. Samiczki sobie odpoczywają, wszystkie siestę mają. No, tutaj samiczka, o właśnie, dopiero zaczyna rwać puszek. No, mężysz puścił, co to było? Nic, ale strzeliło, małe gówno. Króliki, zero reakcji, także myślę, że będzie dobrze. Powtórz. Kołobrzeg już strzela. Na Gościno, Rozcięcino. Gościno, Rozcięcino jeszcze, tak? No. No, tam Rozcięcino, tam Gościno, tam tu stary, Dąbrowo, tak, wszystko. Wszyscy będą strzelać. My będziemy też strzelać. Także na razie tu się nic nie dzieje. A jest która godzina, mężu? Nie mam pojęcia, czy około 19 chyba. To jest około 19, jeszcze samiczka jeszcze się nie wykociła. Ona normalnie pogrywa z nami. Weź to za mina. Jak na razie to tylko pada i pada i pada i po prostu masakra. Mam nadzieję, że do północy przestanie padać, żebyśmy mogli fajerwerki puścić. My w tym roku puszczamy tam, gdzie ja wywalam gnój, czyli niedaleko królików. Nie na ulicy, bo w tamtym roku było na ulicy, w sensie no przy ulicy, żeby jak najdalej od królików, ale myślę, że w tym roku zrobimy to już na wyjebce, mimo naszej samiczki, która się ma kocić. Bunita też jeszcze nic, zero. Także ja teraz skarmię stado, nakarmię i pewnie zobaczymy się, jak będą fajerwerki. No i ewentualnie, jak samiczka będzie się kocić. Jak Bunita zaczyna nowy rok? Myślisz, że się wykoci? Dzisiaj czy jutro? Ma wyjście. Jak dzisiaj się nie wykoci, to jutro trafi do piekarnika. Ja wam powiem, że Bunita ma najlepiej. Bunita gniazdko już sobie zrobiła teraz w ogóle w trzecim innym miejscu. Leży, ma wyrąbane. Także Bunitka ma najciszej. Dobra, 10 po pierwszej.
Ja najpierw zobaczyłam w gniazdo i nic nie widzę, ale zobaczcie, co tutaj jest. Jest jeden maluszek. A widzę, że ma łapki od krwi, więc poród się zaczął. No nie, ta pipka się wykociła. Jednego nie schowała. Dobra, lecę po transporter i zobaczymy, co tu się wydarzyło. Tutaj mamy jednego maluszka. To nie Czeplin, więc jest w porządku. Ma całą pręgę, ma plamki policzkowe, więc jest ok. Zobaczymy, co tutaj dalej się pochowało. Już tu widzę na pewno Czeplina. Tak, jest jeden Czeplinek. Drugi też czysty. Czysty, bez jednej plamki policzkowej. Druga plamka jest. O kurde. Tu też czysty, z jedną plamką. Tutaj w porządku. Kurczę. I trzy czarnuchy. No nie wierzę, serio, ja pierdzielę. No kuźwa. Pierwszy wykot o pierwszej w nocy. Zaliczony. Już nie wiedział, na co to gniazdo robić. Musiałam sobie zrobić mieszankę, mam już owies, także ja zrobiłam tylko jedno wiaderko, ale później przyjdę zrobić w dużej beczce, a jak starczy to na dwie beczki. Także lecę za śniadankiem dla króliczków. Chłopie, prawie 7 kilo ważysz. Ładnie, byczku mój. Tutaj trafiła jarkowa samica. Ta największa moja, najbardziej oporna. Będę ją kryła tym samcem na dole, także będzie akurat. Tutaj mi pasowało, żeby ona była, a zaraz wam powiem, dlaczego tak zrobiłam. Ponieważ tutaj ta samiczka po wykocie poszła na dół, a tutaj przyszła ta z tamtej połowy. Tutaj, żeby ta nie czuła i nie szukała swoich małych, bo już ich nie ma. No, niestety. Przykro mi z tego powodu. Ale no, niestety, trzeba było tak zrobić. Biedna moja. Teraz niech dojdzie do siebie. Już została pokryta, pokirujka poporodowa. Także miejmy nadzieję, że następny miod będzie o wiele lepszy. W ogóle otworzyłam tutaj drzwi, nie? Tu. Ona chyba była tutaj. Widzicie? I o, się patrzy. Spadła prosto na ziemię, a teraz się na mnie gapi. Cześć, mała myszuniu. Spierdzieliła. Tu jest. Mavis wypadł mi stamtąd. Chodź, gdzie, gdzie, gdzie. Chodź, tu masz. Gdzie, gdzie, gdzie. Mavis, no musiałaś. Kot teraz będzie szukał tu. A mysz spierdzieliła. Merida teraz będzie na nią czekać. Bo ta myszka najpierw spadła z tego, jak otwierałam, bo nawet jej nie zauważyłam. Otworzyłam z impetem, ona wyleciała na ziemię, a później czaiła się tutaj, więc może przyjdzie. Merida będzie czekać. 34 dzień ciąży. Samica wczoraj się piekliła z gniazdami. Zrobiła 3, ale teraz aktualnie sobie używa 2, czyli tamtego w rogu i tutaj bliżej. Wygląda sprawa tak, że po prostu dzisiaj sobie tam siedzi. Siedzi w tym gnieździe, ale w ogóle się nie rwie. Także nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Aj, chyba zaczęła rodzić. Ale nie wiem, czy on się rusza. Dobra, jest pierwszy, ale nie żywy. Samiczka prze dalej. Zobaczymy, czy drugi będzie żywy. No, drugi nie chce chyba wyjść. Trochę się męczy. Jedna się męczy. Na razie nic tutaj się nie pojawia, więc nie wiem, mam nadzieję, że jest dobrze ułożony. Sytuacja awaryjna, jedziemy po oksytocynę. Tak, mężu? Jedna się dalej męczy. Ja mam nadzieję, że ona nie wykituje, zanim ja dojadę. Oksytocyna podana, teraz czekamy, co tutaj się będzie działo. Kiepska sprawa. Nawet nie wiem, ile minęło od podania oksytocyny, ale długo leżała, nic tutaj się nie działo. Masowałam jej brzuszek, próbowałam przesunąć tego młodego i trafiłam, jest w kanale rodnym, tylko że po prostu ona go już nie może wypchnąć na razie.
mało prze, więcej leży, odpoczywa. Już jej nie denerwuje, no zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. Niestety drugi maluszek również martwy. Bunitkę musiałam rozciąć, także nic się z tego wszystkiego nie uchowało. No niestety widzicie, nawet jest spuchnięty, takiego już wyciągnęłam. Także no po prostu nie udało nam się. Więc nowy rok nie zaczyna nam się wesoło. Tak samo jak kończył się niewesoło, to i zaczyna się niewesoło. No więc lipnie wszystko wyszło i został mi tylko jeden czarny karzełek. Masakra po prostu, masakra. Nie! Mężuś! Nie wolno tak! Połamał wafle. Stary rok skończył się brzydko, nowy rok zaczął się brzydko. Ja nie wiem, co to będzie. No, to się nawet nie opłaca hodować, ja wam powiem. Króliki nakarmione na siananko. Zajadają się maluszki płateczkami. Inne maluszki próbują podpaść mamusi. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Dzwoneczkiem najlepiej. Patrz na tą sierść tutaj od samiczki, ale właśnie puszczałam ją do samczyka i nie dała się pokryć. Ona była kryta zaraz po porodzie, w sensie no 12 godzin jakoś przerwy miała, chyba coś takiego mniej więcej. I wtedy ją pokryłam, dała się pokryć samczykowi, teraz widziałam tutaj, że się troszeczkę puszku dorwała, a wsadziłam ją dzisiaj do samca i nic tutaj się nie wydarzyło, także no zostało nam tylko czekać. Tutaj samiczka coś tu przekopała po tamtej samiczce, tutaj samiczka no niby na razie nic, ale ją też wpuszczę do samca niedługo, a tutaj samiczka ma przekopane, tu samiczka nic nie robi, a tutaj maluszki sobie ładnie rosną. Spijają mi stąd i stąd, muszę im dolać wody. A wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować, to bardzo ważne. Mam nadzieję, że dobijemy do 300 albo i 350, bo ostatnio też mu dobrze szło. Chociaż aktywność bardzo spadła. Bardzo mało wyświetleń było pod przedostatnim filmem. Tak, tak to będzie, jak będziecie ten oglądać. Kod rabatowy na futerkowe.pl dla was. Spinelli z drukowanych liter. Ważny jest do 31 stycznia. Na wszystkie produkty poza promocjami i zestawami minus 6%. Nie ma za co. Specjalny kod rabatowy dla widzów. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej. I dajcie subika.